Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać malowanie agregatem malarskim Wagnera PG90 Extra. Także jest to agregat profesjonalny do malowania wewnątrz. W wiadrze tutaj znajduje się woda. Oczywiście agregat nie jest jeszcze włączony do sieci. Ustawiamy go w pierwszej kolejności na przelew, żeby nam się przelało. Już to zademonstruję. Agregat ustawiamy w pozycji prime. Fajnie się nam wszystko przelało. Spust pistoletu jest zablokowany. Przełączamy na spray. No jak widzicie, jest tutaj nieszczelność. Więc należy dokręcić bardziej wąż, żeby się pozbyć tej nieszczelności. Tak jak widzieliście, była nieszczelność na wężu, dlatego zawsze sprawdzamy szczelność węża, szczelność pompy i tak dalej, szczelność całego układu na wodzie. Teraz po wykonaniu próby szczelności przełączamy z powrotem w pozycję prime, po to, aby nie było ciśnienia w wężu. Oczywiście wąż zablokowany. Teraz mamy blokowany, jak widzicie, nie mamy tutaj ciśnienia. Pistolet blokuje, wymieniam wodę na farbę, zakładam głowicę z dyszą. Dysza, którą dzisiaj będę używał, jest to dysza 517 i mam nadzieję, że za chwilę zobaczycie, jak idzie mi to malowanie. Zanim będę przystępował do malowania, tutaj mam przygotowany karton, na którym wykonam próbę i żeby dobrać odpowiedni ekran na trysku, za chwilę Wam to pokażę. Czynność powtarzamy już na farbie, czyli ustawiamy na przelew. Oczywiście zlałem sobie wodę z układu, która była, aż poleciała farba. Woda została zabielona farbą, więc teraz ustawię sobie, tutaj jest pokrętło, ustawię sobie ciśnienie. Zrobimy próbę. Thank you.
20 bar. Wam jeszcze pokażę.